Dobry wieczór, drodzy panowie, drodzy mężczyźni, drodzy kandydaci na książęta. Chcę wam dzisiaj podzielić, chcę się z wami dzisiaj pewną myślą, która mnie trafiła jak obuchem w głowę. Jeden z moich znajomych, którego uważałem za wyjątkowego podrywacza, wyjątkowego faceta, wyjątkowego mężczyznę, który wie, czego kobieta potrzebuje od samca gatunku Homo sapiens, powiedział do mnie, że spotkał dziewczynę, która była tak piękna, która była tak miła, która była tak serdeczna, że on poczuł głęboki wstyd, myśląc o niej, jak o naczyniu do zaspokajania chuci. I kochani, zrozumiałem, że bardzo często my, faceci, kandydaci na mężczyznę, mamy wszczepione gdzieś tam w dzieciństwie przekonanie, że seks jest nie tylko, że grzeszny, to w stosunku do pięknej kobiety to należy się nią zachwycać, należy ją adorować, ale w żadnym razie nie użyć pięknej kobiety, przecudnej bogini do zaspokajania własnej chuci. To znaczy, że jak kobieta jest ładna, to jeszcze może być. Oczywiście, jak jest brzydka, to się świetnie do tego celu nadaje. Jak jest ładna, to też może być. Ale jak kobieta jest piękna, to ona się nie nadaje do tego, żeby ją uszczęśliwić. I dlatego piękne kobiety czasami, jak mają do czynienia z kretynami, którym się wydaje, że piękna kobieta to już nie człowiek, nie mają te piękne kobiety lekko, gdyż może się okazać, że facet, mimo że wydawałoby się, że dojrzały do roli uszczęśliwiacza, ale on dojdzie do wniosku, że jego poczucie wartości nie pozwala mu na uszczęśliwienie pięknej kobiety, a jedynie na uszczęśliwienie tych trójek, czwórek, no może szóstek. I dlatego, drodzy panowie, nie bądźcie idiotami. To, że kobieta jest piękna, to nie znaczy, że ona nie ma być uszczęśliwiona. Amen. Amen, no, mówię.